Jest, jest. No. Było teraz. Tym razem taki dziki trochę wstęp. Witamy Was na kolejnej eksploracji. Cześć. Postawiliśmy tym razem na dom. Jest to bardziej w sumie kamienica niż dom. Dostaliśmy na miarę od pewnego eksploratora, którego link będziecie mieli również w opisie, za to, że udzielił nam tej miejscówki. Wpadajcie do niego, tam również ma fajne produkcje i co tydzień dodaje swoje filmy regularnie, więc warto odwiedzić. No ze mną, jak widzicie, jest Paweł. Cześć. Który też również ma swój kanał i również publikuje tam fajne, ciekawe miejsca, pokazuje. Miejsca dobrze zachowane. Zazwyczaj są to domy. A wiadomo, domy bywają bardzo ciekawe. Dobra, no my tutaj przyszliśmy, wiadomo w jakim celu. No, przeprowadzimy tutaj bardziej takie badanie paranormalne też dodatkowo. Oprócz tego normalnie standardowy urbex oczywiście. Budynek wygląda na dość spory, więc będziemy mieli co pokazywać. No i nie przedłużając, lecimy z tym. Zaczynamy. Wchodzimy na piętro. Z parteru dla siebie w tej piwnicy. Idziemy do oczy. Nie wiem, czy to możemy kogoś spotkać. Dużo rzeczy się tam. Tu sobie mocno. Zepsuj. No ładna, piękna. Stary stół, na stole jakiś talerz chyba. Tak, jakiś talerz. Krzyż.
panu wójcie. Uch, ale przeciąg. Tak ciekawie, tak jakby w pokoju, nie? Ja, dokładnie. Natomiast ci powiem, ratunek tu zaplął 9-6, to już... No kurde. No, to już sporo czasu. O, nie. Już na pogodę podłoga ci zapaduje. Nie wiem, czy tędy przejdę. Czy przejdę tamtędy? Też kibelek. Tam na kurtyną. Rzeczy jeszcze więcej. No, tu jest ten pokój. Obraz. Tu mamy. Jak tam Dawid? Widziałeś coś? No, nie. Słuchaj, tu mamy dużo osobistych rzeczy. Dużo, no dużo. Dyplomy, nie będę tutaj pokazywał kogo. Podręczników szkolnych, książek. Nasz język. Tu jest zdjęcie, tutaj mamy. Pytanie młodych ludzi, praktyczne odpowiedzi. Co? Co? Co to jest? Nie wiem, jakie mamy pomieszczenie, kurde, chyba kibel. To komórka jakoś, nie? Pierwszej komunii 1939 rok. Samochody jeżdżą. Trzeba uważać. Jakieś nici. Obrazki święte. Bajki. Jak ktoś schodził z szafą, ale bo na dół nie doszedł. Okulary. To już bardziej poddasz jest.
Błąka. Tu się sufitek widać nie wali. O kurczę, już jest tragedia. Ci łazienka. Tam patrzę, że ta dwójka nic się nie dzieje. Iluzjon. O kurde, sypie się tu podłoga. Woda kapie. Jaka dach. Do czego to służyło? To wygląda na jakąś tarkę do prania. Najprawdopodobniej. Nie wiem. Co, Dawid? Nie, co, pust czysto. W sensie, jeżeli chodzi o wyzysko. Uwaga. Co prowokuje? W ogóle mnie prowokuje. Twarza gdzieś. Mapuję mnie, że tu, w tym pokoju. Tutaj w tej sypialni już? Może przejdźmy do tego. No. No w sypialni myślę, że... Ale to tak pojawia się i znika, wiesz? W różnych miejscach. Trzeba posiedzieć, poczekać. Ewidentnie. No, albo nie ma energii, albo... O. No, na tym fotelu. Ale już znikło, widzisz? To się tak pojawia i znika. Albo przy szafie, albo na fotelu. Jesteś tutaj z nami. Widzimy to na naszych urządzeniach, że tutaj jesteś. Czy mógłbyś, albo mogłabyś podejść do tego urządzenia, które ma w ręce? Przyszliśmy w pokoju. Chcemy tylko próby kontaktu z tobą. Chcemy porozmawiać. Być może tobie pomóc. Ej, na fotelu siedział. No, na fotelu jest. Na fotelu jest. Widzimy, że tutaj siedzisz. Czy mógłbyś zbliżyć się do tego urządzenia, które mam w ręce? Dlaczego tutaj nadal jesteś? Czy nie załatwujesz tutaj swoich spraw? Widzieliście, czy mi się wydawało? Co? Mgło? Zbliżcie bardziej do tego urządzenia, które mam w ręce. Teraz nikt, wiesz, teraz go nie ma. Na SLS-ie nie ma go na razie. Ale był, siedział. No wiecie, ma się w różnych... Czy doszło tutaj do jakiejś tragedii? Czy zmarł tutaj ktoś? Jeżeli ktokolwiek tutaj z nami jest, to niech podejdzie do tego urządzenia, które mam w ręce. Ale czuć, tu musi coś być w tym pomieszczeniu. To jest zbyt dużo prywatnych rzeczy, żeby tutaj się... Czekaj, może to się to wyłącza. Jest, jest. Gdzie? Był. Na tym fotelu znowu, ale znikł. Ewidentnie lubi ten fotel.
Jesteś przywiązany do tego fotelu, tak? Do tego fotela. Znowu się, znowu. Było to twoje ulubione miejsce. Odpoczynku. Czy wiesz, że nie żyjesz? Czy jesteś tego świadomy, że zmarłeś? Chcesz z nami porozmawiać, to zbliż się do tego urządzenia, które mam w ręce. To się boję. Albo chcesz, żebyśmy dali tobie spokój, żebyśmy sobie poszli. To również zbliż się do tego urządzenia i pokaż nam to. Jest teraz dłużej. Bo my tego po prostu nie wiemy, czy mamy stąd pójść, czy chcesz porozmawiać, czy potrzebujesz modlitwy. Być może masz na to niepowtarzalną szansę. Aby uzyskać trochę pomocy od nas. Wyzwolenia stąd. Skoro wy to macie, no to dziwne, no to czuć tutaj, czuć, że tutaj... Pojawia się i znikasz. Nie masz energii. Jeżeli nie masz energii, wystarczającej energii, to możesz ją pobrać z któregokolwiek z urządzeń, które mamy z sobą, aby się z nami skontaktować. Możesz to zrobić teraz. Ale chłód. Co to było? Okna są zamknięte. Jesteś tutaj? Teraz go nie masz, wiesz? Znowu się. Czyli to z tego pieca szedł? Kilka razy się pojawił tam, wiesz, ale to. Z tego pieca szedł taki przeciąg, nie wiem. Tylko ciebie mam tutaj. Jesteśmy w twoim domu. Tylko porozmawiać, chcemy się z tobą przywitać, chcemy wiedzieć, dlaczego tutaj jesteś. Co sprawia, że nadal tutaj błądzisz, nadal tutaj w tym miejscu jesteś. Kto ciebie tutaj trzyma? A może jakaś siła nie pozwala ci stąd odejść? Spróbuj wykrzesać trochę energii i nam to powiedzieć, przekazać. Prywatne rzeczy, to może ewidentnie wskazywać na to, że tutaj jest jakaś energia. Teraz się już nie chce znowu pojawić. Jasna. No, nie chce się pojawić znowu. Na chwilę był, wiesz, ale... A drugie pomieszczenie, które było? Tam jeszcze było. Może zostawmy tutaj siatkę laserową, niech rejestruje ten, a my pójdziemy tam do drugiego. Dobra, nic. My zostawiamy tutaj siatkę na tym fotelu, gdzie ewidentnie... Czemu to się ja to kopuję do kartonu. Dobra, my idziemy do kolejnego pomieszczenia, gdzie była aktywność i to na razie tutaj zostawiamy. Niech to... Niech to w ciszy, tam trochę się ten, musimy dalej. Patrz. Ja. Ale ktoś ma tutaj coś? Nie. Włączone? Nie, ja mam to samo. Macie to wyłączone wszystko? Włączone, kręćmy. Ale niemożliwe. Jasne, weź odejdź tylko. Znaczy nie, my jako z urządzeniami, wiesz? Albo ten piec. Nie, bo to... Ale nie, no przed chwilą to tego nie było. Nie było. Czy mógłbyś podejść jeszcze raz do nas? Czy mógłbyś wpłynąć na to urządzenie, które mam w ręce? Przed chwilą nam tu pokazywałeś bardzo, bardzo dużą aktywność. Czujemy, że tutaj jesteś. Nie musisz się nas obawiać. Chcemy tylko porozmawiać z tobą. Dlaczego tutaj błądzisz? Obawiasz się nas? Ale co by tu... Przed chwilą widzieliście, to była masakra. Gdzieś poszedł, w którymś rejon poszedł.
Chyba wrócił na fotel. Albo już idziemy tam, gdzie... Dobra, idziemy na razie tam, jeśli które jest... Zresztą zobaczymy, tutaj była ta aktywa. Bo ewidentnie krążysz gdzieś po tym budynku. Nie można temu zaprzeczyć. Tylko nie wiemy, czy ty z nami się bawisz, czy ty nas unikasz, czy ty nas się boisz. Jeżeli jesteś na tyle odważny, to podejdź do tego urządzenia, które mam w ręce. Pokaż nam to, że tutaj jesteś. Jesteśmy w twoim być może domu. Kiedyś tutaj mieszkałeś, a teraz uciekasz? To jak to jest z tobą? Jesteś właścicielem czy nie? Pokaż nam to. Pokaż, że nas tutaj nie chcesz. Tu co przed chwilą była taka masakra, nie? No, ale jesteś. Przychodzimy w pokoju. Jesteśmy mili i oczekujemy od ciebie jakiegokolwiek kontaktu. Może światło mi przeszkadza? No nie, no tam też światło było. Nie wiem. Nic nie mogę odegrać. Tam na fotelu ten łapało, nie? To łapało dosyć mocno, no. To może tam się wrócimy. Idę do piwnicy, jeszcze się w piwnicy nie wiem. Ale tam nie idzie być, nie? Do piwnicy? Idzie, tylko ten, nie wiem, góry, do zamętego. Do zabezpieczenia. Ciekawe mi się stało z tymi mieszkańcami tutaj, nie? Co? Mówię, ciekawe co się stało z tymi mieszkańcami. No, bo to chcę, żeby to zostawili, to raczej wątpię to. Mamy jeszcze piwnicę. Ale chłód. Dobra, więc idziemy do tej piwnicy. Ale przeciąg tu jest? No przeciąg, mówię chłód jak cholera. Piwnica jak piwnica. Ty kiedyś się widzisz, taki nie wiem, spiżarnia, cholera, no węgiel. No jak to piwnice? Nie ma, jest, to jest podłączone z rodzajem. Kurde, nie lubię ci tak schylać, to jest kurde dziadostwo. No to chyba nic nie ma ciekawego, nie? Nie, to nosi też nie ma żadnej. No na razie nie wiem, może tu mam. Co jak piwnica, nie są zwyczajne. Tutaj zasypywali wszystko popiołem. Kiedyś tak robiono, wiesz? No nic, no na pewno tutaj raczej nie ma. Spokój, spokój. Tylko pojęcie. Nie, to raczej do tych rzeczy. O rzeczy związane, no. Tutaj energię wyzwala. Kurde, ale nie wiem, ale no tam przez moment. Widzieliście to? Ładowała energię też. Co? No, naładowało się może energią, wiesz, i co tu jest? Super, to był człowiek. Noga zasadna chyba, nie? Coś się... Nakręć to. No tu ten, ktoś tam tu ten, przytargało jakieś kunało, co wiesz? Ale co, to jest jakiś sarny, czy no, jeszcze... No, w tak po nodze widzę, jest jakaś sarenka. No, był kawałek. Mi się wydawało. To jakby jakieś takie popnięcia było słychać. Nie wiem, ono się może robić. Thank you.
sobie już włączyć, zamoczyć. No, no. Będzie film tego nie zamoczyć. Mm. Ja dobrze się zwrócił uwagę. Robaczek, co tu chodzi? Pełno robaczków. Świeże. Czy mi się wydawało? Czy nie wiem. To jest, jest. No. Było teraz. Podejdź do nas. Widzimy, że tutaj jesteś. Po co się ukrywasz? Co tobie to daje, że się z nami bawisz? Albo że nas się boisz? Przecież nie przychodzimy z złych zamiarów, chcemy tylko z tobą porozmawiać. Albo ty się celowo z nami bawisz. Wieje, jak cholera. Przeciek. Cholera, co z tobą? To albo rozmawiamy, albo... Nie wiem, bo dla mnie to nie jest zabawa. Dla mnie to jest żenujące. Zachowujesz się jak tchórz po prostu. Dlaczego nas unikasz? Jesteśmy... Być może w twoim domu kiedyś tutaj mieszkałeś, byłeś właścicielem. A teraz co możesz? Iza. Widzisz, co widzisz? Kogo widzisz? Iza, nie? Iza? No, trzeba poczytać, co tam jest za tych dokumentach napisane, wiesz. Dobra, przejdziemy do tego pokoju, nie będziemy ten dłuży, bo mi się wydaje, że... No, ten. Co? Podwróćcie. Na lewą rękę, dźwięk do góry. Co? Patrz tu. To jak, porozmawiasz z nami, czy nie? Będziemy taki tacy upierdliwi. Dopóki nie wykonasz jakiegoś ruchu, będziemy tutaj... Tak długo, dopóki nie zamanifestujesz siebie. Czy chcesz tego? Ale ja się wydygałem. Tak widziałem, jakby ktoś tak leżał głową otwartą. Dobra, tą siatkę my się włączymy. Może się skupimy tutaj na tym. Co? Zdjęcia tu są. Właśnie, szukajcie tego imienia i za mnie. Czekaj, zobaczymy, no. Tu były jakieś te... książeczka. Tu jest banda. To jest rok. Sabina. 12 września 1998. Sabina. 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 Sabina, no to możemy? No patrz, to jeszcze stary telegram, gdzieś go? Gdzie? Wanda jest. Wanda? Wanda jest też. No, Wanda, Sabina. Widzę, nie ma. Czy jest z nami tutaj Wanda lub Sabina? Jeżeli tak, to proszę podejść do tego urządzenia, które mam w ręce. No cholera, no. No pokażcie swoją energię, pokażcie swoją moc, wyzwólcie trochę energii, no. Cholera, no. Czy to takie trudne podejść do tego urządzenia tylko? A może wy tego nie chcecie robić, nie chcecie nam dawać tej satysfakcji? Śmiejecie się z nas pewnie. To się tu produkuje, pierdolę. Faktycznie mogły tu jakieś kobiety być, bo popatrzcie, ta toaletka, czy jak to tam się nazywa, ale tu mamy obraz jakichś ludzi. Jeżeli jest tu ktoś z nami,
Niech podejdzie do tego urządzenia zieloną lampką. Było, przecież tam było, no cholera. Widzieliśmy na naszych urządzeniach, że ktoś tu z nami jest. Połało się to fajnie. Nic teraz nie ma. No ale wiesz, jakby to był błąd, to bym tak częściej wyskakiwał. Tak, tak, to nie było na pewno błąd. Na 100%. Jakby błąd tak mówisz, to by coś... Ale wichar się robi strasznie. No. Ciekawe. Już jest koło pierwszej w nocy. To o którym my myśmy mieli tutaj przyjść? O trzeciej? Żeby cię zadowolić. Gazety, gazety. Coś ten. Co? Coś Paweł nie ma w plecaku, bo Paweł przyszedł i ze mną gadał. Nie. Paweł, co masz w plecaku? Zobaczymy. Dobra, niech świeci, zgasimy wszystkie światła i odejdziemy stąd. Pozwolimy, niech pobierze energię z tego. Jeżeli nie masz energii, to zostawiliśmy tobie ten laser. Leży na fotelu, na oparciu fotela. Jeżeli chcesz, to możesz pobrać z niego energię, aby się z nami skontaktować. Masz na to być może niepowtarzalną okazję, bo może już nigdy więcej ktoś tutaj podobny do nas nie trafić. Zrób to teraz, jeżeli możesz. Pobierz energię z tego urządzenia. Pobierz tą energię i skontaktuj się z nami. Właśnie, jakby ten włączcie ten światło może. Bo może go sprowokujesz, nie? Podejdź do tego urządzenia, które trzymię w prawej ręce. Nie wkurza cię to, że siedzę na twoim fotelu? Jeżeli tutaj jesteś z nami, podejdź do tego urządzenia, które trzymam w prawej ręce. Co już? Nie wkurza cię to, że chodzimy po twoim domie? I że siedzę na twoim fotelu? Bo ja bym się wkurzył. Coś tam lepiej jest. Widzieliśmy, że jesteś tutaj z nami. Pokazywałeś się na naszych urządzeniach. Podejdź jeszcze raz do tego urządzenia, które trzymię w prawej ręce. Wiatr może coś tam narusza konstrukcję kolorową. Bo
Bo, no nie wiem, niech zamanifestuje jakoś. Jeżeli nie masz energii, pobierz tą energię z naszych urządzeń, które mają przy sobie. Albo porusz drzwiami od tej szafy, cokolwiek zrób, jeżeli nie możesz wpłynąć na to urządzenie. Tak, wywoła jakiś hałas. Zrób coś, stuknij, puknij, rzuć czymś, czymkolwiek, to jest tyle rzeczy. Dobra. Jeżeli jesteś tutaj z nami, to odpowiedz na mój sygnał, bo tracimy już cierpliwość. Za chwilę zapukam i proszę cię, jeżeli tutaj jesteś, odpukaj nam na ten sygnał. Ach, gówno tu jest. Nasze kurde głupie zmagania. Ale już nie będziemy truć tej dupy, no bo skoro potrafisz jest... tylko uciekać albo się bawić, no to co to jest za interes? I plecak coś tam. Ale nie, plecak nie ma, widzisz? Mhm. Czyli po ciebie się szybko zaświeciło wtedy, nie? Ja ty wszedłeś, ja to kurde, do czerwonego ubrania. No. Ale nie ma nic, wiesz? Mhm. Dobra, nic. Kurczę. Nie, no jak dla mnie ten obiekt... Mi się wydaje, że po prostu ktoś go opuścił, bo opuścił, wiesz? No ale dziwno, że te rzeczy wszystkie tu zostały, nie? Będziemy kończyć z tego miejsca. Tak, będziemy kończyć, nie przedłużamy już. No, widzicie, no co, po aktywności nie ma żadnego śladu, no ale... Za to obiekt nie jest w najgorszym stanie, jeżeli chodzi o sam urbex, nie? Trochę tutaj rzeczy osobistych pozostało. Budynek wygląda na jakąś starą kamienicę. Właściciele albo opuścili to miejsce w opuchu, albo po prostu poumierali. Dobra, ja nie przeciągam i na razie do następnego.